w świecie pełnym rutyny. W mieście pełnym żółtych taksówek. W dzielnicach pełnych nudy. Istnieje jeden bohater. Człowiek w modnym sweterku, który po trupach dojdzie do każdego celu. Nazywa się Zbyszek Pogromca. Pamiętajcie, dzieci, w nocy się śpi, a nie pije kawę. Nie lubię fast foodów. Jebnę sobie stunta. Lubisz to, suko? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dojdę cię, suko. Nie! Kurwa, znów nie wyszło. Nie wyszło, no chuj. Zmienimy to, robimy to od nowa, bo... Chuj, nie widzę. Nic z tego nie pójdzie. Wszyscy grzecznie rączki w górę. To jest napad dla Firendo. Dobry ten towar. Mam cię, sucza. Zemsta za mój zasrany parapet. Oj, mocny ten syropik! Jedźki do kontroli. Ja ci dam bileciki! Idę na lody! Hej, Hinole! Czekam na was na dole! No i co, panie Zink? Dorwałem pana! Proszę, oszczędź mnie. Mam żonę i dzieci. No jakoś się dogadajmy, proszę. Lepiej go nie zabijaj, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Widzę, ktoś próbuje mi przeszkadzać w interesach. Agent Gregory, FBI. Od kiedy FBI zajmuje się chińskimi biznesmenami? To nie byle biznesmen, tylko jeden z największych dealerów kokainą w tym mieście. A pan, panie Zbyszku, niech pan lepiej z nami współpracuje. W przeciwnym wypadku zrobimy z pana mordercę oraz zmusimy pana do uregulowania wszystkich mandatów za złe parkowanie. Jeśli będzie pan zainteresowany współpracą, proszę przyjść dzisiaj o 20 do Maisonet. Dobrze by było, gdyby wziął pan pana Mirka ze sobą. Kusząca oferta. Muszę to gadać z Mirkiem. A co z Chińczykiem? Aresztują go agenci, którzy właśnie wchodzą tylnymi drzwiami. I pamiętaj, bądź dzisiaj w Maisonet o 20. Będę. Mirek też będzie. Zbyszek Pogromca.
Szef jest na zapleczu. Dzięki, Iwan! A ty jak zawsze na fajce. Weź nie pierdol. Co z Chińczykiem? Pozamiatane. Ale jest jedno ale. Niech zgadnę. Wyruchał cię w dupsko. Nie, nic z tych rzeczy. Musimy dzisiaj iść do Masonet. I z kim się tam spotkać o 20:00. Nie możesz nic więcej powiedzieć. Zobaczysz wszystko wieczorem, okej? Dobra, jakoś dam radę wytrzymać do wieczoru. Przyszedłem z Mirkiem, jak obiecałem. Świetnie, siadajcie panowie, mamy sprawy do obgadania. Cześć, o co chodzi? Panie Mirku, spokojnie, spotkaliśmy się w celach biznesowych. Wy pomagacie nam, a my wam. Proste, prawda? Ale jak? Sprawa jest niezwykle prosta. Zapominamy zabójstwo paru Chińczyków i mandaty za złe parkowanie pana Zbyszka oraz przekręty podatkowe pana Mirka. W zamian za współpracę oczywiście. Jakie przekręty podatkowe? Jestem czysty jak koszulka wyprana w wizirze. My w FBI wiemy wszystko. Tylko powiedzmy, że to było jak na chwilę obecną mało szkodliwe. Okej, co musimy zrobić? Chińska mafia rozprowadza kokainę wartą setki tysięcy dolarów po całym mieście. Pan Zing był naszym jedynym tropem w sprawie, a pan Zbyszek nam to wszystko spierdolił. Co do tego, zamiast chińskich ciasteczek dostałem od niego worek białego proszku. Moment. Co pan z tym zrobił? No wkurwiłem się i wyjebałem w to do śmieci. Potem wsiadłem na motor i pojechałem do niego jakoś to załatwić. Pojechał pan pozabijać paru Chińczyków z powodu ciasteczek? Byłem jego największym odbiorcą chińskich ciasteczek. A on mnie wydymał. W wytwiesach nie lubię być poszukiwanym. Dobra, nieważne. Teraz musicie to naprawić. Mamy podejrzenia, że ci Chińczycy przewożą towar w taksówkach Romana. Sprawdźcie to jutro w godzinach wieczornych i dajcie mi znać. Macie tu mój numer. Ej, ja znam Romana osobiście. Pójdzie nam łatwo. Mam też taką nadzieję. I pamiętajcie, my was zawsze widzimy. Ty nas rzadko. No, to bawcie się dobrze, panowie. Zostawiam was tu sam. To co robimy? Jak to co? Idziemy balować! A Chińczycy? Jutro wieczorem się nimi zajmiemy. Jak sam agent nam powiedział. A teraz let's go to the party! Yeah! Łyka wody daj! Widzisz te ruchy, Mirek? Daj! A ty widzisz te ruchy? Sobota wieczór i na stole stoi wódzia. Czystą proszę! Lecha pije z nami też i Zuzia. Patrzy na mnie Zuzia i jej roześmiana buzia. Już się ostro leje wódzia. O tak! U nas tak się, że jest sobota, to z wieczora buda leje się. I na zagrychę są ogóry, mordy śmieją się. Każdy fryj leje, tak fryj leje. Kogoś zgięło, ale nie to. Lubisz to, suko. Siedzi tu. Ty, Zbyszek, weź ty mi powiedz, czemu ty się zawsze w sweterku opalasz? Bo chcę być zawsze modny, nawet jak się opalam. Mirek, skąd ty masz brodę? Wiesz, bo mam taką chorobę genetyczną, że mi nocą taka broda rośnie. Czemu nic mi powiedziałeś? Bo nie, weź już wstań, bo 10:00 już. Typek, widzę, się nieźle nazajebał po imprezie. Mirek? Co tu robi ten wagon na plaży? Na serio nie pamiętasz? Ja ci dam bileciki. Nie, nie, oczywiście, że pamiętam. Ale się schlaliśmy wczoraj. Ciebie też tak suszy? Suszy jak cholera. Morska woda za słona i za brudna. Trzeba coś skołować. Ty patrz tam! Biegniemy się spytać, czy mają coś do picia? Jak najszybciej!
przepraszamy panów bardzo mocno, ale jakby tu powiedzieć, wczoraj poimprezowaliśmy dosyć mocno. Na suszy. Mają panowie coś do picia? Chyba znaczy nie. Dobiegniemy do spożywczek. Ale zajebiście się czegoś napić. Dobra, idę na chatę zgonić wrogę. O 19 w metrze. Dobra. To też skoczę do domu. Po drodze lody kupię. To do zobaczenia. No na razie. Halo, jest tu kto? Chciałem kupić lody. No trudno, nie ma nikogo, to sobie wezmę. Dziękuję bardzo za lody, proszę się nie gniewać. Dorwę cię, skurwielu. Zobaczysz. Ja pierdol, ale mnie głęb boli. Co ja tu robię? Ja ci dam bileciki. O, już pamiętam, co się stało. Żelibo. Co tu za odgłos? Żelibo. Dziegam stąd! Żelibo. Wolę jednak dożyć kurca tego dnia. Dawaj żelibo. Żelibo. Dawaj żelibo. Żelibo. Jak dobrze wrócić do domu. Zobaczę, co ciekawego w telewizji leci. Filmy akcji. Pogoda, wiadomości, sport. Najtańszy abonament. Przetrwam TV. Przenosimy się na plażę, gdzie z niewiadomych przyczyn znajduje się wagon miejskiej kolejki. Na miejscu jest nasz reporter, Johnny Sins. Witam Państwa. Z tej strony Johnny Sins. Znajduje się na miejskiej plaży, gdzie z niewiadomych przyczyn znalazł się wagon miejskiej kolejki. Niestety brak świadków zdarzenia powoduje, że nie wiemy, co się naprawdę stało. Przypuszczamy atak terrorystyczny, bądź napad zorganizowanej grupy na pociąg. Oddaję głos do studia. A po reklamach, kątek muzyczny oraz... Przepraszam, to pan grał Kubusia Puchatka? Kolejny odcinek Killera Millera. Yes! Ale jesteś pojebany! Gillette Fusion.
Roguelite. To najnowsza maszynka od Gillette. Posiadaj najostrzejsze na rynku ostrza, które golą najdokładniej. Po goleniu aż zatańczysz zachwytu. Smakowita maślanka prosto ze źródeł Sudanu. Murzyńska, 100% białka. Poczuj raj afrykańskiej delikatności. Dawaj moją maślankę, kurwa! Ale jesteś pojebany! Pora na kątek muzyczny. Witam Państwa w kątku muzycznym. Z tej strony DJ Julas. Na naszym notowaniu listy przebojów wciąż na pierwszym miejscu Jama Zła z piosenką Pi Dziwki. Nieee! Mixer! Słodko Magoska, kurwa! Yo, 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 to jest Jama Zła! Nikogo nie zapraszałem do domu. Cześć, to ja, Zuza. Poznaliśmy się wczoraj w klubie. Jak Zbyszek ogląda telewizję, to mu się nie przeszkadza. Jakie to żałosne. Co się tutaj kurwa stało? Wow, ja żyję. Lepiej, żebym się stąd zawinął. Znajdę cię, pogromca. Mirek, mówię ci, takie gówno w tej telewizji leci. Nadawali z plaży o tym wagonie, jakby nie mieli nic lepszego do roboty. Też to widziałem. Myślą, że to jest atak terrorystyczny. No gdzie jest Stasiek? Zawsze było tej porze już w pracy. O, jedzie nasz pociąg. Na jakiej stacji wysiadamy? Na stacji niedaleko doku. To chodź! A, dobra, trudno. Sam pojadę. Dzięki do kontroli. Ja ci dałem bileciki, kanarze, skorumpowany. Nie dam się wam, złodzieje. Zbyszek, wtedy rozumiem, no byłeś pijany. Ale teraz co cię skłoniło? To tylko niegroźny kanar. Takie mam zasady. A zasad się nie łamie. Gdzie jest ta dziupa z taksówkami? Masz szczęście, że to tylko 3 przecznice dalej. Chłopaki, żyję! Musimy znaleźć pana pogromcę i wiecie, co z nim zrobić. A ty, Roman, jak zawsze bawisz się tym złomem. A ty, Mirek, zawsze się czegoś przypieprzysz. No taki już jestem. Co cię do mnie sprowadza, mój przyjacielu? Rozwiązujemy pewną sprawę związaną z twoimi taksówkami. Skarbowy cię nasłał? Taki z ciebie kurwa przyjaciel, tak? Oj, to nie tak, kretynie. Mamy FBI na plecach. Musimy im pomóc w sprawie chińskiej mafii. Podobno przewożą kokainę w twoich taksówkach. No jak tak, to okej. Ostatnio gdzieś w dokach ukradli mi 2 taksówki. Przechodnie mówili, że jacyś Chińczycy czy inne żółtki. Nie kłamie pan? Myślisz, żebym kłamał, ty łysy pędzlu? Sam chcę te złomy odzyskać. Dobra, dzięki, Roman. To wszystko chyba na dziś. Zadzwonię do Gregorego. Nie ma za co. Mam nadzieję, że ich dorwiecie i odzyskacie moje taksówki. A jeśli będą się stawiać, to powiesicie ich za te ich małe jaja. Jak będzie potrzebna pomoc, to dzwoń, stary. Z tej strony Mirek. Roman jest czysty. Ukradli mu 2 taksówki. Czy ta informacja jest pewna? Tak, to jest pewne. Świadkowie mówili nawet, że to Chińczycy. No dobrze. To w takim razie my się zajmiemy poszukiwaniem tych Chińczyków, bo wy nie macie odpowiednich możliwości. Gdy będziemy wiedzieć coś więcej, damy wam znać. Czekajcie na nasz telefon. Dobrze, poczekamy. Do usłyszenia. I co powiedział?
Mówił, że zlokalizują ich, bo my nie mamy takiej możliwości i mamy czekać na telefon od niego. To oznacza, że idziemy na melanż dzisiaj. Yeah. Gdzie idziemy w sumie? Zobaczysz! Zajebista miejscówka, nie pożałujesz! Nawet nie umiesz chodzić. Oj, czepiasz się. Yo, siostra! Yo, czarnocho! Po co do mnie wpadłeś z tym ziomkiem? Dobry wieczór, jestem Mirek. No cześć, kociak. Wpadliśmy się pobawić oczywiście. I napij się tego twojego słynnego syropiku. Ohohoho, aż tak ci zasmakował? No dobra, zapłacisz chociaż tym razem. Oczywiście, że zapłacę. To masz, misiek. Interesy z tobą, siostra, to czysta przyjemność. Z tobą również, mi bosku. Ale będzie faza! Dawaj pograć! Dobra, siostra! My się zwijamy jeszcze zabawić się na mieście! Na razie! Spoko, mam wysiarzy, narko! Do widzenia! Dawaj wóz, sukwo! Mirek na kurwie! Jep, jep, jep! Jestem rolę konsterem! Jebać mu! Uhu! Kurwa! Wypadł z mojej łódki! A teraz ta łódka jest moja. Dobrze, ubijcie, słyszymy. Po co tu kazałeś mi wysiadać? Deklu, z tobą stoi helikopter. Zabawimy się. A, dobre. Uho! Ale dobry ten syropik. Kurwa, co ja tu robię? Jak stąd zejść? Zbysiu, czekaj, nie idź jeszcze. Mam dla ciebie nowy sweterek, żebyś nie chodził już w tej starej kurtce. Zamontowałam ci w nim spadochron, ABS i poduszki powietrzne. Oprócz tego mam ładny wzór. O, dzięki babciu. Zajebisty sweterek. Och, moja kochana babcia. Dobrze wiedziała, co zamontować w sweterku. Kocham cię, babcia.
Mirek, żyjesz? Człowieku, taki kac, że nie mogę wstać. E tam kac, ja nic nie mam. Wstawaj lepiej, bo cię tu zostawię samego. A to podobno gwałcą. Dobra, przekonałeś mnie. Idziemy do domu? No idziemy, trzeba się ogarnąć. Witam państwa, z tej strony John Sims. Znajduję się pod naszą miejską statuą, gdzie znaleziono wrak śmigłowca skradzionego tej nocy arabskiemu milionerowi. Nieznani są sprawcy kradzieży. Milioner jest zdenerwowany na służby porządkowe i przyprowadza się do innego miasta. Wraz z nim przeprowadzają się wszystkie jego interesy. Nasze miasto na tym dużo straci. Oddaję głos w studiu. O, ktoś dzwoni. Zbyszek Pogrąca przy telefonie. W czym mogę służyć? Agent Gregory z tej strony. O, witam. Dzwonię w sprawie zadania, które będziecie musieli dzisiaj wykonać. Tak. Bądźcie w okolicy godziny 15 w doku numer 5. Tam wypatrujcie taksówki Romana i Chińczyków. Jeśli ich wypatrzycie i taksówkę też, przechwyćcie ją i zadzwońcie do nas. To tyle. Okej. Na razie. Rozumiem. Do usłyszenia. To był agent? Tak. I co powiedział? Że musimy być w doku numer 5 w okolicy godziny 15 i wypatrywać taksówki Romana z Chińczykami. Jak ją zobaczymy, mam ją przechwycić. Dobra, to lecę do domu przygotować się do akcji i tą cholerną brodę zgolić. I pamiętaj, bądź o 15 w okolicach doków. Dobra, luz. Nara. Czekaj, skąd znam ten dźwięk? Nie zapomnę im tej wody. Cóż za piękny dzień na spacer. Dorwałem cię, złodzieju lodów. Co jest? O kurwa! Lodziarz mnie goni, uciekać! Kurwa jebany pajacu, jak jeździsz, rozjebałeś mi kurwa przód, zapłacisz za to. W sumie nie lubiłem tego wozu. Kimkolwiek jesteś, dzięki, że mnie uratowałeś. A teraz spadam stąd lepiej. Akcja czeka. Musiałem porzucić to ciało, bo się zniszczyło. Znajdę nowe i cię dorwę. Muszę się stąd jeszcze zwijać, bo nakierują mnie to patrzeć w czerni. Wow, wybuchy, kosmici, taka sytuacja. Muszę przestać ćpać. Lepiej się już zwinę, bo nowe notowanie czeka na przedstawienie. Dobra, tutaj! I co tam widzisz? Widzę wóz z koksem! Trzech Chińczyków i jeszcze jakiś wóz! To jaki mamy plan? Wpadamy! Bierzemy wóz z koksem i uciekamy! Okej. Okay. A teraz już mnie nie dorwiesz, frajerze! Nie byłbym tego taki pewny! Cholera! Co jest do chuja wafla? Co się stało? Jakiś dwóch ziomków biegło i zabrało oba wozy. No nie wierzę. Jakoś trzeba ich zapać. Tylko czym? No chyba sobie żartujecie. Mirek, dawaj, bierzemy ten skuter i ich golimy. Okej.
nadzieję, że ich dogonimy tym gównem. Już po tobie. Malina, ciągnij pod górkę! Oj no Maksiu, jakoś się dogadamy! To było niechcący! Niechcący? To ty sobie możesz bachora zrobić! Kartonu leków przeciwbólowych, niechcący się nie kradnie! Zajba pan nam koks! Jaki koks? Znaczy się, nie mam, tylko FBI. FBI i koks? To do siebie nie pasuje! Może nie wyglądamy, ale pracujemy dla FBI. Rozpracowujemy chińską mafię i handel kokainą. W tym samochodzie w bagażniku powinny być narkotyki, które mieliśmy przechwycić. No dobra, otwieraj ten bagażnik, bo coś nie chce mi się wierzyć. Ho, 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 ho! Ile koksu? Zobaczysz prawdziwy. Koks. To koks! I to jest jaki zajebisty. Kurwa. No, to teraz musicie mi pomóc, bo inaczej będziecie siedzieć za zażywanie narkotyków i kradzież samochodu. Max Payne, policja. Kurwa. Dobra, sprawa jest banalnie prosta. Pierdolę roboty tutaj, wynoszę się do Brazylii. Załatwcie dla mnie tira leków przeciwbólowych i macie spokój. Skąd mam wziąć te leki? Robert, biznesmen, w skrócie przemytnik. W dokach prowadzi swój lewy biznes. Żebym nie robił problemów, raz w miesiącu dostawałem od niego tira leków. Od 2 miesięcy nic nie dostałem. Mamy mu tego tira po prostu ukraść? Jak go poznamy? Dokładnie tak. Przy jego magazynie stoi jego auto, Smart. Zostawcie mu jeszcze mojego gratisa w postaci kuli w dowolnej części ciała. Jakieś jeszcze życzenia? Po robocie, zadzwońcie do mnie. Tu macie mój numer. Zadzwonię do agenta. Dzień dobry, mamy koks. Jedźcie do opuszczonej fabryki zapałek. Będę tam w ciągu 10 minut. Dobra, już jedziemy. Zadanie było na tyle trudne, że musieliście uszkodzić ten samochód. No trudno. Ważne, że go macie. Powiedzmy. To teraz? Na razie musimy czekać na jakikolwiek ruch chińskiej mafii. Gdy będziemy coś wiedzieć, damy wam znać. Dobra, to my Mirek idziemy do domu. Po drodze zahaczymy jeszcze jedno miejsce. Co to za miejsce, o które zahaczymy? Doki Pretzmo. Aaa, dobra, spoko. O, a cóż tam takiego macie do załatwienia w dokach, co? Nic takiego. Musimy koledze przesyłkę dostarczyć. Mam nadzieję, że jutro nie przeczytam o tym w gazetach. O, widzę dwie potencjalne ofiary, tylko którą wybrać? Ten typ jakiś taki brudny, mało męski. A ten za to taki męski, wygląda na silnego. Biorę! W sumie, to po co tu przyszliśmy? Lubię się tak zrelaksować w tym misji. Poza tym, plaża jest po drodze. W sumie to ja też, wiesz Zbyszek. Hola amigo, los terrenos privados. Rozumiesz? Ja ci kurwa dam teren prywatny.
Robert. Tak, o co chodzi? Bierzmy tira leków, którego pan nie dał w tym miesiącu Maxowi. Jak to nie dałem? Tydzień temu był u mnie i dostał. Niech pan nie kłamie, Max powiedział nam co innego. No chyba go pojebało. Pierdoli farmazony. Dobra, koniec pierdolenia. Bierzemy tira, nara. Dobrze wiem, gdzie Max dostaje towar, gdy wysyła na mnie najemników. Do zobaczenia o 20. Jasne, jasne. Myślisz, że przyjdzie na to spotkanie? Co ty? Lepiej zadzwoń do Maxa i się pytaj, co dalej? Dobra, dzwonię. Mamy tira, co dalej? Dobra, Friendsland, dajecie mi tira o 20 na przystani. I co? Powiedział, że o 20 na przystani. Jesteś pewny, że Robert nie wpadnie tam? Podał nam tą samą godzinę, co Max. Tam! Załatwimy to, co trzeba i spadamy. Szefie! Szefie! Co się stało, młody? Okradli nas z koksu! Jak to? Najpierw jakieś dwóch lamusów się goniło. Zabrali nasze wozy i gdzieś pojechali. Potem z krzaków wyskoczył taki typek w swetarku i zaczął ich gonić na skuterku. Chyba on koks zgarnął potem. Słynny Zbyszek pogromca znów w akcji. Dobra, dzięki, młody. Zaraz coś wykombinujemy. To co zrobisz, szefie? Trzeba by się w takim razie go pozbyć. No chyba to jedyna dobra opcja. Tylko kto go sprzątnie? Xingtao da radę. Zadzwoni do niego. Nihao, Wanshina, Xingtao, Ci, Ignacy, Hanji! Meeting Xingtao, Ti, Play, Continua, Linkin, Ju! Wymknia, Ale, Gdzie, Ci, Pna, Ani, Bacu, Ci, 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 Czy panowie muszą tak napierdalać? Halo? Znaczy... Xingtao, jeszcze? Xingtao? No cześć, Mao Zhong z tej strony. Mam robotę dla ciebie. Czemu? Pozbądź się niejakiego Zbyszka pogromcy, taki koleś w modnym sweterku. Zrób z nim co chcesz. Ważne, żeby już nie robił problemu. No cześć. Pan pogromca? Już nie powinien robić problemów. Xingtao się nim zajmie. Bardzo fajne to ciało. Trochę tylko mnie jakoś dupa boli. Potrzebuję auta, tylko które by tu wybrać? Na pewno ciężarówka odpada. Takich samochodów nie lubię. Im nie będę przeszkadzać. Chyba wiem, który wezmę. O! Ten jest zajebisty. Nie rzuca się w oczy i mi do koszulki pasuje. A nawet drzwi ma otwarte. Wow! Ale oni zajebiście tańczą! Kurwa, też bym chciał tak tańczyć. Weź tu się zatrzymaj na chwilę. Co się stało? Może załatwi nam transport pod przystani. Nie głupie, to zadzwoń. Iwan, słuchaj, pytanko mam. Wpadniesz po mnie i Zbyszka na przystań za chwilę? Dobra, będę za jakieś 5-10 minut. O, super, to na razie. Iwan będzie tutaj za jakieś parę minut. Załatwimy co trzeba i spadajmy stąd. Ciężarówka! Pełna leków! Kulkę też zostawiliśmy w prezencie!
spisaliście się jak trzeba. Od teraz macie spokój. Co to za odgłos? Tu jesteś, kutasie złamany. Nie spierdolisz mi. Mirek, spierdalamy! Pieprzony Robert. No ziomek, spokojnie! Daj nam przejść! Sorry, nie wiem co ty pieprzysz! Fajnie się gadało i w ogóle, ale musimy iść! Luzy pośladek, koleś! O, Iwan już jedzie. Zajebana z flądry, pierdolone kurwa! Dobrze cię widzieć, Iwan! O, jakiegoś biedaka przejechałem, muszę mu pomóc. On chciał nas zabić. A to spierdalamy. Dzięki, Iwan, za pomoc. Nie ma sprawy, szefie. Cześć Zbyszek, mamy dla was zadanie.